Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie The Binding of Isaac Rebirth. I dzisiaj jedziemy sobie, tak jak sobie obiecaliśmy, Magdaleną. Nie chcę Magdaleną, bo to będzie długi run. No ale dobra, jedziemy. Magdalena jest po prostu bardzo powolna, dość słaba, ale zawsze może się odrodzić, więc jedziemy, zobaczymy co tam dalej będzie. Ostatnio jest dużo Isaaca, ponieważ próbuję nadrobić wiele rzeczy przed Afterbirthem. Poza tym bardzo przyjemnie mi się w to gra. Tak, jeżeli ktoś by nie wiedział. Natomiast będzie też powoli wracać Soma, tak jak widzieliście na przykład wczoraj. To był akurat odcinek nagrywany jeszcze przed szpitalem. Teraz będę nagrywał już na bieżąco tą Somę jeszcze raz z powrotem. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dodatkowo mam jeszcze kilka innych gier w zanadrzu, ale muszę znaleźć na to czas. Ja nie mam na nic czasu, jestem zabieganym człowiekiem, który siedzi na dupie i nic nie robi, ale tak jestem zabiegany. No bo nie, po prostu nie mam czasu tak naprawdę, serio. Jest masakra, rzeźnia, odbytnica, dobra. Więc Magdalena jest słaba, spróbujmy znaleźć zestaw Gapiego. Nie mamy bomby. Będzie to jakaś bomba? Nie. Soulheart, którego mogę nie zbierać, bo go i tak stracę. Well fuck. I tak tam wrócę z bombą. Chociaż nie, tam nie będzie żadnego tego. Co to jest? Ecoli, Third Touch. Dobra, pamiętam, że to było coś, że przez dotyk coś tam się działo. Czyli zarażam ich HIV-em. Okej. Okay. Myślałem w ogóle, czy by nie porobić parę challenge. Nawet Wisie mi to sugerował, żeby porobić challenge, bo się odblokowuje nowe rzeczy. Kurczę, nie wiem. I don't know, seriously. W sumie sobie mogę to życie odnowić, bo i tak. Mój damage tak zsie, że to jest niewyobrażalne. Trzeba znaleźć bomba. No nie, ja tam nie wrócę, tam w tym nic nie będzie i tak. Wiecie, bo ja bym tam w tych karstrumach szukał itemów Gapiego, no ale że tam nie było już samego w sobie, no to się mija z celem. Aj, bym się w nich dupił wszystkich. W ogóle ostatnio wyczytałem na Wikipedii, że właściwie te czarne muchy nie biją, nie zadają obrażeń. Mówię, jak to jest do jasnej cholery? Przecież one mi chyba zadawały czasami obrażenia. Wiem, że te czerwone zadają na pewno, ale te czarne... Ała. No i po Soulheartie. Także tego. I czasami te muchy czerwone, znaczy czarne, z czasem potrafią zamienić w te tutaj, co są. Takie zaostrzone na końcach, te co potrafią strzelać. No weź! Umrzyj! Kurde, one się tak ustawiły, wszystkie zasrańce wredne. Dobra, mam dużo bomb, fajnie. No to co? To teraz szukać kamieni z X-em. O, jak fajnie, jak miło. I tutaj też wysadzimy, bo bombka zawsze może coś tam wypaść, może... Nie mam pojęcia, jak to działa, ale może. I walczymy z Dingle. Dingle, dongle, dingle, dangle. Jajajaj, nie, jestem bardzo powolny, to muszę uważać, bo to będzie ciężko unikać. Co ja w ogóle zrobiłem teraz? Co ja zrobiłem, jak ja zlamiłem? Okej, okay, zabrał mu dużo życia. Dużo więcej niż ja potrafię mu zabrać na raz. Schowam się za tym gównem. Jesus Dingle! Kiedy walczysz z kupą. A czasami człowiek walczy z kupą, bo jak nie chce wyjść, albo jak właśnie wychodzi jej za dużo, to trzeba z nią walczyć. To nie jest tak łatwo, to trzeba bronić swojego terytorium. Co nie? Co nie? Ja właśnie broniłem, dostałem HP up. No, bym wolał damage up, a nie HP up. Przy Magdalenie to naprawdę. Nie zdążyłem rozwalić kup. Teraz. Czy ja pominąłem Treasure Room? Nie, byłem w Treasure Roomie. Okej, okay, to jest tylko mój idiotyzm. Dobra, byłem w Treasure Roomie. Teraz wchodzimy tutaj. Nieważne. Come on, bitches. Serio. Chyba się właśnie Devil Rooma pozbyłem. No, ale nieważne. God damn it, serio, no ja tak na te curse roomy liczę, że tam coś będzie. Gramy na hardzie, więc będzie mało monet. Teoretycznie, tylko teoretycznie, bo ostatnio to jakoś mi się to mało monet nie zdarza za bardzo. Klucz, dziękuję bardzo serdecznie. Było blisko. Może się przejdziemy od tej strony i się tak weźmiemy, okej. Z tych skrzynek często wypada dużo bomb, więc i tak. Pigułka. Health down. Tears down. No nie, no oczywiście, ja wiedziałem.
Pigułki nie mogą być przecież za dobre. One nigdy nie są praktycznie dobre. No dobra, są. Są dobre, ale rzadko. No ja i tak ryzykuję. Oj, moment. To sprawdzimy. Tradycyjnie ostatnio sprawdzam wszystko, bo mam freeze effect. Łzy teraz mają losową szansę na zamrożenie wrogów w miejscu. Szansa jest tak duża jak twoje szczęście. Czyli równa 1. Range up i zwiększa wysokość łez. No dobra, no nic mi to złego nie robi. To możemy sobie wziąć. Skoro to nic złego. Ale dalej mój damage się. Isaaca tak nie pokonamy. A chcemy iść na Isaaca. Okej, okay, chyba właśnie kogoś zamroziliśmy. Tu sobie postawimy bombkę. God damn it. Umieraj. Fajny efekt, no dobra. Oj, opłacało się. Dostałem 4 bomby za jedną, plus jeszcze masę coinów. No po prostu worth it. O, jeszcze zamieniam ludzi w gówna, jak się koło nich stanę, tak? Jak ich dotknę. Dobra. Gówniany dotyk. Śmierdzi czystą kupą. Co ja w ogóle gadam? Kolejny kamień z X-em. I tak mi to już nie uratuje, jeżeli chodzi o Devil Room. Może jednak będzie ten deal z szatanem. No spróbujmy. Monstro. Jedziemy. Klepiemy gościa. O Jezu. Bomę! Mam sporo bomb, więc stwierdziłem, że sobie to troszeczkę przyspieszę, tym bardziej, że Magdaleną to naprawdę to długo zajmuje. Kurczę, jakbym jakiś damage up chociaż zebrał, jak się zatrzymam, co to jest? No come on. W ogóle oglądałem sobie jeszcze wczoraj fajnego streama z Afterbirtha, czy się streama? O, jest damage up, jest w końcu. Fajnego streama z Afterbirtha sobie wczoraj oglądałem, ponieważ, może przejdźmy się do sklepu. Ponieważ to był stream deweloperski, jakiś tam nagrany wcześniej, gdzieś w sierpniu. I twórcy gry się tam wypowiadali na ten temat i wypowiadali się też na temat multiplayera w Afterbirth. I mimo tego, że strona na Steamie tam troszeczkę to w zły sposób mówi, nie będzie multiplayera online. Ale jednak PhD. No kurde, to Black Candle. O kurde, idziemy zbierać, nie? Nie wiem co jeszcze wezmę. PhD czy Black Candle? Chyba PhD wezmę. O! No, i oglądałem ten stream deweloperski i tam się właśnie programiści Afterbirtha, no i Rebirtha ogólnie, wypowiadali na temat tego, co tam nowego będzie i tak dalej. Że część rzeczy została zainspirowana przez niektórych ludzi, którzy potem jakieś podpowiedzi rzucali na Twitterze. Na przykład będzie coś takiego, że nad bossem, jak są te drzwi, to będą świeciły przy nich oczy. A ktoś wpadł na pomysł, że te oczy teraz świecą, nie jestem pewien. Ktoś wpadł na pomysł, że te oczy mogą przestać świecić w momencie, kiedy pokonamy bossa. I to na przykład wprowadzili do gry przez graczy, przez fanów, tak? No. Także... Wiecie, może jak to wszystko porozwalam, to mi starczy. To się bardziej opłaca rozwalić. Starczy mi, patrzcie, na obydwa. Świetnie. No dobra, to bierzemy i Black Candle, i bierzemy PhD. Świetnie, fajnie to rozegraliśmy. No, i ogólnie mówili właśnie, że Isaac nie ma w tej chwili, na chwilę obecną, żadnego kodu dotyczącego multiplayera online. Jeżeli chodzi o wersję PC-tową, będzie możliwe granie na konsoli. Speed up, o w końcu, thank god. Będzie możliwe granie na konsoli PS4 w trybie multiplayer, bo lokalny multiplayer został ulepszony. No a tam PlayStation 4 pozwala na granie w multiplayerze. Natomiast na wersji na komputer niczego takiego nie ma. Ale ktoś w komentarzach napisał o Nvidia Game Stream Co-op, czy coś takiego. Jest takie coś, Nvidia Game Stream Co-op. I... Łe! Liczyłem na coś lepszego.
i właśnie wspominał, że słyszał o tym i nie wie, jakby to działało, ale NVIDIA GameStream Co-op, z tego co czytałem, to jest ogólnie chodzi o to, że NVIDIA umożliwia granie online w gry, które wspierają tylko lokalnego co-opa, czyli takiego, co wiecie, że siedzicie na kanapie z ludźmi we dwóch i gracie, tak? Więc on nie wie, co to, jak to dokładnie miałoby działać, ale on właśnie, jeden z tych deweloperów, to zerknie i zobaczy, czy jest taka, czy będzie taka możliwość, więc może zrobią jakieś wsparcie chociażby dlatego, chociaż myślę, że nie będzie nawet trzeba. I nie wiem, co też z tym NVIDIA GameStream Co-op trzeba będzie mieć dostępnego, żeby tego użyć, ale może najwyżej właśnie będzie to w jakiś sposób chociaż taki działać, tak? No fajnie by było, przynajmniej co-op został troszeczkę usprawniony. Do 4 osób jest teraz kooperacja, z tego co wiem, jest więcej dzieciątek, mogą one chyba więcej zrobić, z tego co wiem. Dodano ponad ich 100, z tego co czytałem. No i ogólnie te nowe piętra, oglądają streamy z całych tych runów zwykłych, dotyczących, tak jak ja teraz robię, zwykły run, tak? I te alternatywne piętra są zajebiste, słyszałem muzykę z tego, z Burning Basement i ledwo ją słyszałem, bo była bardzo cicho. Ale mimo wszystko była i naprawdę mi się spodobała. Ogólnie cała nowa muzyka mi się bardzo podoba, z tego co ją słyszałem do tej pory. A dorwał mnie, no wiedziałem. Nie, nie mogę się dać dorwać, nie mogę. Dobra. Dobra, oni już padli, nie, ty też padnij, dobrze, 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 zostałeś tylko ty. Spoko, to dobrze. Curse Room, no fuck. Najpierw pokonam bossa i zobaczę, czy będę miał Devil Rooma, okej? Okay? Ajdź. Niebezpiecznie się zrobiło. Nie, nie, jak stracę czerwone serca, to moja szansa na Devil Room teraz spadnie tak drastycznie, że to będzie przykre. Ja chcę Devil Room now i nie chcę tego wdupić. O Jezu. O matko, coś tu jest nie tak. Ajajajaj, pajączek. Dobrze, kościsty draniu. Treasure Room. Little Brimstone, jak ja go lubię. Nauczyłem się go troszeczkę używać i go teraz bardzo lubię. Świetnie, czyli mamy Brimstone'a w zasadzie. Słaby, bo słaby, ale jest. Okej. Spokojnie, nie żadnych głupich ruchów. Kurde, nie stracić żadnego serca teraz, proszę, come on! No i chuj. Chuj wielki bąbelki. Aha, zapomniałem go tego gościa używać. No i już po nich, dobra. Nie wiem, jak to działa naprawdę, ale... O jest. Dobra, jest boss room, spróbujmy tam wbić, spróbujmy ten devil room zgarnąć. Na razie zebraliśmy tylko jeden damage, więc... Więc może to aż tak nie będzie drastycznie... No kurwa. Dobra. Sporo zebrał. Nie lubię go, bo on tak strasznie... Nie wiadomo nigdy kiedy wyjdzie, ani jak, w jakim on wzorze wychodzi. No i... Nie dostaniemy tego. Fuck. Muszę mieć więcej soul heartów i bardziej uważać. Tu jest soul heart. Dobra, musimy na niego uzbierać chociaż tyle. Dzisiaj dotacji za dużo nie wpłacimy. No trudno. Trudno się mówi. To dla większego dobra. Oje, Jesus! Dobra, no tu jest jedna moneta. To jakby co, to możemy bombę zużyć i ją zdobyć, ale gdzie reszta? No raczej za dużo tych monet tak nie zbierzemy. Nie byliśmy jeszcze tam na dole. Do Curse Roomu na pewno się przejdziemy. Bo nie ma co. Ja pierdziele! Kutasie! Little Steven mi bardzo pomaga, no ale w dupie mi tak i tak. Well shit. Dziękuję.
Idziemy tutaj teraz do Curse Roomu. Błagamy, tam był jakiś item Gapiego. No, wy sobie jaja robicie. Is that a fucking joke? Kurwa. Nie, nie, no po prostu... I can't even. Jedna moneta. Gdzie jeszcze mogą być monety? Ten Soul Heart może być dla mnie bardzo ważny, a wiecie co, chrzanić to. Straść to, idziemy na dół. Może tam coś znajdziemy, może tam jeszcze będą Devil Roomy. No już raczej na Gapiego mam bardzo małą szansę, ale... Ale starajmy się chociaż zdobyć jakiś damage up z tych Devil Roomów, bo przecież to co my... Tyle pięter przeszliśmy i na razie to jak się ulepszyliśmy jest praktycznie zerowe. Okej, okay. Bardzo mi to pomogło, nie lubię tych pokoi. Może na tym pięciu uzbieramy na coś fajnego. No zrąbałem. Fucking fuck, już mam po Devil Roomie znowu, tak? Albo jakiś Gold Cat chociaż, proszę. I strzelałem w inną stronę. Okej. Ej, 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 chwila, muszę się skupić. Dobra, poszedł. Dobra, fajnie, że od Grida troszeczkę monet dostaliśmy. Kilka razy tu się wdupiłem. No już Devil Rooma nie będzie. Goathead, no błagam, ja potrzebuję tego. Chwila, wykorzystajmy to, że one na chwilę są wyłączone. Zjebałem. No co ja robię? Ja pierdzielę. Nie umiem grać Magdaleną, ja totalnie nie umiem grać. A i tak będzie jeszcze czas na Kaina, no. Ech. Kaina to ja mam naprawdę pecha. To nie jest tylko to, że tamten jeden odcinek. Ja mam pecha, bo ja grałem Kainem samym dla siebie, tak? I to nie było wcale dobre doświadczenie. Wcale mi dobrze nie poszło. I to nie było raz. Ja pierdzielę. Dobra. Joker! Jest! Jest! Dobra, zobaczymy, czy będziemy mieli Devil Rooma. Jak nie, no to sobie go po prostu chamsko się do niego teleportujemy, tak? Zdychać muszki, nie, 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 nie. Muszę się ich szybko pozbywać. Come on. Mam 9 bomb, nie chcę mi się tyle czekać. A ja mam tego gościa z Brimstone'em, a rzuciłem tam bombę, jestem idiotą. Dobra, będziemy te muchy tak usuwać sukcesywnie. Zapomniałem o gościu z Brimstone'em, ale jestem idiotą. Dziękuję, oczywiście Devil Rooma nie będzie. Evil up, super. Dziękuję, masa bomb. Czarne serduszko, dobrze, bardzo chętnie to przyjmę. Czy idziemy do Devil Roomu? Tak, i myślę, że już tam się nie będziemy wracać. Będziemy. Jasna cholera. No i wiedziałem, że tak to się skończy, no. Ale nie byliśmy jeszcze w Treasure Roomie. Ja nie umiem grać Magdaleną. W ogóle ostatnio jestem jakiś... God damn it, serio! Dobra, jeden z pańków padł, to najważniejsze. Teraz twoja kolej, mamy Robalu. Ej, uważaj! To było w miarę proste. Tu nic więcej nie będzie. No tu jest ten kamień z X-em, ale TNT raczej... Tego się przesunąć nie da, prawda? No dobra, nie.
Dziękuję, na to liczyłem i tak troszkę stracę, jak będę tam wracał, no ale... Whatever. O, może mi się uda to jednak zachować i jakoś obronić. Nie, ja po prostu jak stoję w tym pokoju, zawsze biję tutaj te kupy. Tu mi najczęściej wypada ten, jak to się nazywa? Petrified Poop. Speed up. Fajnie, dziękuję. Fajno, fajno. Więcej serc. Demon. Ale po Jokera muszę wrócić. Dobra, dzięki. Ale ja nie chcę wyjść dołem, ja chcę wyjść górą, przy okazji rozwalę tego kolesia. Bo tam jest... Oj, może będę mógł pominąć ten pokój. Ten wredny. I to by było fajne. No, chyba będę mógł. Dobrze, to nie stracę tych serc. Chyba, że stracę je u góry. Ale muszę znaleźć treasure room. O Jezu, pająk. Jak go sfrizowałem w locie. Co to za Matrix był? Ojojoj, tutaj będzie niefajnie, bo trzeba ich to rozwalić na odległość. Może trochę sobie brimstone'em pomogę. Zapominam znowu o tym. Okej, moneta. Dziękuję, fajnie. Dobrze, szybciutko to idzie. Będziemy mieli masę z tego gówna teraz. Albo i nie. No dobra, ale mamy coś innego. To też zawsze fajnie. Okej. Gdzie jest treasure room? Jezu, ja myślałem, że to jest mniejszy basement jakiś. A tu jest takie ogromne to. Łe, na cholerę ja tu byłem. Dobra, szybko się tego pozbyliśmy. Curse room, czy ja tam chcę wejść? I don't know. Treasure room jest na dole. Abym się wrócił po tą kartę Jokera, znalazł treasure room i się teleportował, że tak powiem. Chociaż jak się teleportuje w tym pokoju, to i tak bym chciał z niego wyjść. Chyba, tak to działa. Nie wiem, zobaczę najpierw treasure room. Może będzie jakiś teleport czy coś. Może bym jakoś ocali. O Jezu. Co za gunwo. Lucky food, no. Ale jest soul hard jakiś, dobrze, to fajnie. Czy się, kamień z X-em, to jeszcze nie wiem czy soul hard. Oby mi wypadły dwa soul hardy, come on, błagam. Jeden, no dobra, luck up. To mi się też przyda, chociaż tak lucky food zebrałem. Co do końca lucky food robi, to ja nigdy nie wiem. Luck up, better chance, aha. Lepsza szansa na wygrane w jakichś maszynach. Aha, czyli w przeciwieństwie do oryginalnej gry nie ma żadnego efektu na pigułki. W sensie, że to pewnie kiedyś pigułki czyniło dużo lepszymi. Teraz już tak nie jest. O Jezu, to było niebezpieczne. Okej, skończyło się w sumie w miarę szczęśliwie. Mamy Jokera, nie wiem czy iść do Curse Roomu. Ja bym wolał te serce zachować na potem i je oszczędzać, ale gad... No ja liczę na ten jakiś damage up czy coś. O, Depact, okej. Depact, co to robiło? Ja to biorę na pewno, bo wiem, że to jest coś dobrego. Ale Depact, chciałem przeczytać, co to dokładnie robi. Mi się chce w końcu tych itemów wyuczyć. Czemu na tej stronie to jest chamskie, że ta strona zawsze... zawsze się, że tak powiem, zmienia. Masz tu ustawienie na stronie, żeby zrobić sobie ciemniejsze tło, posegregować to jakoś. A i tak to wszystko się resetuje za każdym włączeniem. Depact. Cóż, to sortowanie według koloru jest jakieś zrypane, bo w ogóle tego paktu tutaj nie widzę. Tu jest, dobra. Damage up, tears up, plus 2 soul hearty. To jest idealnie to, czego potrzebuję. Super, teraz a mogłem iść do Jokera, no dobra. Bierzemy i bierzemy.
W ogóle, co robi Guppy's Tail, bo nigdy nie wiem. Zawsze go biorę, bo to jest ten Guppy'ego, ale Guppy's Tail... Co to w ogóle robi? Cursed. Zwiększa moją szansę na znalezienie w skrzyniach. Ale zmniejsza szansę na znalezienie kluczy i bomb. No dobra, no ale mam dwa itemy Guppy'ego, naraz! Lock up! Lock up! Dobrze, fajnie, jakoś się troszeczkę zaczyna tutaj poprawiać. Fajnie. Podoba mi się. Dobra, więc nie ma co więcej tutaj gderać coś, whatever, wiecie o co chodzi, you get the point. Mamy sporo soul heartów, mamy możliwe jeszcze jedno życie, gdybyśmy zginęli. I mamy the world, okej. Dobrze, że tutaj byłem w dealu z szatanem. Bardzo dobrze. Nekropolis pierwsze. Dobrze, jeszcze dwa piętra i matka będzie. Kurczę, na Nekropolis jest nieprzyjazny, bo to już ma jakieś tam części z Szeolu, typu te pluskwy właśnie. I już na przykład tracę moje cenne stolarty, które mnie chronią przed wszystkim. Za skrzynkę nie warto walczyć. Nie chce mi się. Może potem. Umrzyj, zgiń. Dziękuję. Kedrycz, no nie. Tego nie chcemy, bo nie mamy zamiaru zbierać damage'u. Myślę, że za dwa klucze, no mam dużo bomb, więc raczej mi to się nie przyda. To szybko poszło w miarę. Okejo. Szybko to pada. Ten damage up zebrałem dwa razy, to fajnie. Fajnie, fajnie idzie. Rozwaliłbym czaszkę, bo mnie tak kusi, ale nie chcę na razie. Monety zawsze spoko, już mamy na jakiś większy item za 15 monet do sklepu. Okej, padł. Dobra. Oj, o, z tym to trzeba ostrożnie. Nie. Kurde, gnoje głupie, jak ja tego pokoju nie lubię. Uciekaj tutaj. Cóż to jest? Jakie chamstwo, to jest takie chamstwo. A tam jeszcze w Afterbirth będą kolejne chamskie pokoje, bo będą pokoje, w których trzeba przejść jakieś tam między niebezpieczeństwami, żeby nacisnąć przycisk, który otwiera ci dopiero drzwi na następnego pokoju. Nie będzie przeciwników, będzie przycisk. Spectral Tears. No, to super, dobra. Myślę, że to sobie porozwalamy, mogą wypaść czarne serca. O, i wypadło nawet, patrzcie. Spectral Tears zawsze spoko, ja mam dużo bomb, więc... Dwa czarne serca, no patrzcie, co to się dzieje. I The Sun. To myślę, że The World sobie zużyjemy. Bierzemy The Sun. Wiemy wszystko, co gdzie jest, tam był Secret Room. Kurde, gnoju zasrany, jak ja tego nie cierpię. Jakim cudem ja to wszystko... Przetrwałem, to nie wiem. Dobra, myślę, że tamten Secret Room to sobie odpuścimy, bo mi się nie chce tam wracać. There's options. Bierzemy. Bierzemy Stoleheart. Wpłacamy tą jedną monetę tutaj, jak możemy. Wypadnie coś jeszcze, nie wypadnie. To zwiększa szansę na Devil Room, jeżeli go rozwalę, więc no, skoro mam bomby, to mogę to zrobić. Z tego co wiem. O! Zrąbałem, mogę to wziąć wcześniej. No ale mimo wszystko mamy to teraz. Cieszmy się i radujmy. Wolę być ostrożny. Moment. No jak to zrobić? Nie mam drabiny ani nic. Okej. Tak to działa. No hej! Lecisz do mnie? Nie, dobra. Dwa klucze, 10 bomb. Myślę, że warto zaryzykować. Zobaczmy, co tam będzie. No było warto. Jezu, co za gówno. No nie tak szybko latają, tak przyspieszają chamsko. Dobra. Że co? Da what? Ja wiem, że hard powoduje, że więcej jest tych championowych jakichś przeciwników, ale ej, ale jak on... No dobra. Żegnam. Już jest spoko. Więc to jest pierwsza Nekropolis. Może nam się uda zdobyć teraz Devil Room. Oby.
The Sun jeszcze nie będę, chociaż, oj, nie wiem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. A może użyjemy tego The Sun czy coś takiego i... Nie, myślę, że nie trzeba będzie. Myślę, że się obejdziemy bez tego. Spokojnie. Dobra. Ło, jeszcze mi rozwaliło i dało ten. Dobrze, to jest HP up albo luck up z tego, co pamiętam. HP to jest regeneracja tu po lewej. A ten klucz? Ten klucz. Co nam daje klucz? Luck up i soul heart. Jakie mamy szczęście w ogóle? Szczęście mamy duże, ale to mi da soul hearta, więc to mnie bardziej jakoś tak... Tam to mi da życie. Wezmę sobie życie, bo więcej będę mógł wydać w David Roomie. Tak na to spójrzmy. Patrzcie! Jesteśmy gapim. Bierzemy wszystko. Dark Bomb i jeszcze Temporary Damage. No po prostu piękna akcja. Świetnie. Jest bosko. To wróćmy się do tamtych pokoi, bo tam były różne rzeczy, do których trzeba było przelecieć. Się nad czymś, a nie byliśmy w stanie tego zrobić. Teraz jesteśmy. Wróćmy po to. O, jak pięknie. Piękna akcja. Odratowaliśmy ten run, już myślałem, że będzie ciężko z nim. Bam, bam, bierz to. Dziękuję. Pięknie. Nie było po co tutaj przyjść. Dobra. Idziemy do tamtych pokoi. W sumie jest ich tam sporo, możemy jeszcze coś tam obczaić, ale... Nie wiem, czy jest sens. Left hand kontra coin. To powoduje, że możemy dostać więcej monet, co mamy, ten trinket teraz, a ten, który będziemy mogli zebrać... Nie, wolę to. Więcej monet. I teraz będzie się dużo mógł rozpić. W ogóle pisaliście mi, że przy posiadaniu noża matki to zestaw Gapiego nie działa tak dobrze, w sensie nie rozpił już tyle much. Kurczę, nie wiedziałem, ale mi uświadomiliście, więc dzięki wielkie. Będę na to uważał następnym razem. Mimo wszystko myślę, że zestaw Gapiego by się przydał. Tak jak niektórzy mówili, że... Nie, wolę damage up, zdecydowanie. Tak jak niektórzy mówili, że... Że Gapis Herbal nie zalicza się do itemów Gapiego, do zestawu. No nie mieliście racji, jak widzicie sami. Działa to z zestawem Gapiego, ja też wiedziałem, że to działa, bo już to... że już to kiedyś miałem. Soul Heart, bierzemy sobie z powrotem co nasze. Ja myślę, że nie ma co tam dalej iść. Wracamy. Jakiś speed up by się jeszcze przydał, lekki. I teraz tylko dodać damage upy. Pięknie, śliczny run. Tak ładnie wszystko z Devil Rooma zebrać. Jeszcze cały czas mnie wiśnie upomina, że robię błąd w Devil Roomach, bo jest tak, że jeżeli mam, załóżmy, 3 serca czerwone i mam dwa... Mam 3 itemy, załóżmy. Mam item za jedno serce, za jedno i za dwa. To jestem w stanie zebrać je wszystkie, teraz mam tylko 3 serca. W sensie, to zależy też od kolejności. A ja zawsze robię ten błąd, że zbieram to źle. Mogę na przykład w poprzednim odcinku jeszcze tego duszka, tego Ghost Buddy zebrać spokojnie, a tego nie zrobiłem, bo no cóż, nie pomyślałem, że mogę to zebrać. Tears up, pięknie, dziękuję. Teraz to już będzie z górki. Dobra. Umrzyj. Chciałem go Brimstone'em troszeczkę potraktować, ale mi nie wyszło. To, że latamy, nam też dużo robi. To już jest po prostu wygrana, tak? Ajdź. Zrąbałem. No cóż, zdarza się, no. Najlepszym. Tears up. Bombs are key. No może nie do końca bym chciał. Może się w to wrócę potem. Dużo bomb mi się przyda. Żegnam. Ja na co ja trafiłem? Explosive daruję. Nie, ja chcę. Idzie, moment. Runy są niektóre dziwne. Jeżeli to byłby stompi, to bym nie chciał. Chwila.
Tears Up plus Knockback Shot. No dobra, to nic dobrego. Znaczy się nic złego. Nie, bo tak przeczytałem, że tam jest coś minus 1 i mówię, kurczę, coś jest minus 1, a to jest minus 1 przez to, że szybciej strzelamy. I że jeszcze dodatkowo mamy efekt odrzucenia, czyli to takie popchnięcie, tak? Bombs are key, full health. Nie chcemy tracić tego serca, bo będzie może David Room. Myślę, że tą maszynę to możemy po prostu sobie wysadzić. No i się opasał, dostaliśmy Soul Heart, full health. Chyba wolę The Sun, tą kartę jednak, wiecie? Niż takie fizdzi-mizdzi. Spectral Tears lata mi nad kamieniami, zapomniałem o tym. No, a to dobra sprawa. Sklep, witam. Biblia, no nie, no nie, nie chcemy Biblii, bo to się mija z celem, ale Soul Hearta weźmiemy i myślę, że możemy sobie chętnie wpłacić trochę na dotację. Jednak na tym odcinku trochę na dotację wpłacimy, to dobrze. No lecisz. No i sporo, nie tylko będzie 300 i przy 300 chyba odblokujemy nowy przedmiot, więc... Więc fajnie. Jest fajnie, coś nowego odblokujemy. Żegnam. Żegnam. No, także tego. Pogadane. Tylko nie mam już kluczy, to mnie troszeczkę martwi. No, to mnie zmartwiło, nie mam kluczy, może wypadnie z Soul Hearta? Znaczy się z kamienia. O kurczę, nie mam kluczy. Nie fajnie, a treasure roomy czekają. No więcej Soul Heartów nie potrzebuję, już mam ich full. Może jeszcze stracę, ale... Więc to jest Necropolis... Nie, to jest Depths 2 już, okej. Okay. Czyli teraz będzie matka. Myślę... No to chyba więcej kluczy nam nie będzie potrzebne tak bardzo, żeby zamieniać je z bomb. Nie, nie będzie mi potrzebne tyle kluczy, chociaż będą skrzynki, no. Ale wolę mimo wszystko bomby. Jakoś tak. Come on. O jaki chamski pokój. Ja bym tutaj nie chciał być bez Brimstone i Spectral Tears. Jaki chamski pokój. No i dalej nie mam. Myślę, że zużyjemy troszeczkę tych bomb. Na karty szczególnie. The Emperor, challenge me. Niech. To nie za bardzo. No to pójdziemy sobie tutaj, zobaczymy co tutaj jest. The Missing Page prawdopodobnie, albo coś... Nie, to nie jest Missing Page, to nie jest Missing Page. To jest to. Podwaja moje pick-upy. Contract from below. Dziękuję. No dobra, jakiś klucz. Ja bym bardzo chętnie wziął jakiś klucz. O Jezus. Może tu mi wypadnie. Nie. Aaaa. Dobra. Dostało mi się trochę, ale co tam. Monstro dwójka. Ojdź. Dobra, monstro leży. Świetnie. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Mam dwa klucze. Super, świetnie. Gold get! Oh yes! Opasało się jak cholera. Zajebiście. Więc mamy gold heada. Więcej treasure roomów nie będzie. Może wypadną mi klucze. A nie, no to raczej nie. Tam jest heada, z tym mi się często trafia. Szkoda, że nie przy Azazelu, bo na Azazelem też rzadko gram, bo to jest takie bardzo... No Azazelem się bardzo łatwo gra, no chyba sami wiecie, tak? To jest aż za łatwe. Okej, okay, damage up, jedziemy. Mama jest skurzona, czyli będzie głównie deptać, zauważyłem. On ma tam swoje różne takie stadia dziwne. I już nie żyje.
W ogóle myślę, żeby nie zbierać negatywa i nie polecieć z wami do... troszeczkę dalej za szatana. Zaszalejemy? Myślę, że z tym setupem to możemy, więc zaszalejemy. Syn up. Znaczy mi tam da te trzy czarne serca. Coś tam więcej mi da. No mi czerwonych to... na czerwonych to nie za bardzo mi zależy. Lecimy. Dark Bomb i tak mnie obdarowuje sercami na prawo i lewo, więc... Póleki mamy czas. 36 minut. O kurczę. Trochę już tu siedzę. Ja i tak latam, nie zapomniałem znowu. Okej, okay, o. No fajnie, tutaj się będzie ładnie rozpiździerdział. On nawet do mnie nie sięga, ja go Brimstone'em rozwalę. No. Także spoko. Chciałem zrzucić bomby, ale stwierdziłem, a szkoda mi tych bomb. Mam ich niby 14, ale mogą się przydać. Nie mam klucza. Co mogę pomarzyć. Zapraszam tutaj. Na kolce zapraszam. Serdecznie. No, także tego. Żegnamy. Tyle skrzynek złotych, a ja nie mam kluczy. Serio? Dajcie mi jakieś klucze. Nie fajnie. Klucze powiedziałem. Broken remote, co to robi? Bo cały czas to pomijam. Za każdym razem, kiedy używam temu na spację, mnie teleportuje do innego pokoju. No to tego bym nie chciał. No bo tak wbiłem do matki, o, biorę sobie damage up. Lecimy, lejemy, nie? Ja teleportuję gdzie indziej. Podoba mi się to, że tracę do serca. No ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Ej, come on, jak chcę klucze. Z tego mogą jeszcze taki item wypaść, z tych skrzynek. Serio? Ja pierdzielę, no serio. Chyba bym się teraz zamienił za tą bombzarki. Jak? Jakim cudem? Dobra, czas zacząć naprawdę uważać, a nie bimbać sobie. Co ja w ogóle robię? Żegnam. Bomba. Nie. Wiedziałem, że on będzie. On jest tutaj zawsze chyba. Znaczy bardzo często. On jest prosty, on tylko siedzi w miejscu przecież. Muchy go załatwiają, bo właściwie... speed up albo range up. O ile się nie mylę. Ja myślę, że się nie mylę. Myślę, że co do tych itemów to... tears up, no to jest tears up, a tamto jest range up. Mój zasięg nie jest zły, biorę tears up. I devil room. Łopata, ghost buddy. Raczej się przekopywać nigdzie nie chcę. Łopaty też są dwie, o tym trzeba pamiętać. Albo mi się wydaje. Albo mi się tylko wydaje. Nie widzę tutaj jakiejś łopat w ogóle. Gdzieś musi być. Nie wiem, to sortowanie kolorami jest w ogóle beznadziejne tutaj. Halo. Aha, we need to go deeper. No to jednak działa. No dobra, nieważne. Mógłbym tego użyć, żeby się dostać głębiej po tym. Po Szolu, zamiast walczyć z szatanem. Nie wiem, czy chcę. Tę głaskę sobie wezmę. Bo i tak mi pewnie Dark Bomb spawnuje jeszcze serc. No kurczę, nie mam kluczy, tak w ogóle. A, tu jest wyjście, tu jest wyjście, dobra. Nie fajnie. Idę jeszcze tutaj, bo ja bym wolał te klucze jakoś jednak dostać. Serio? Nie potrzebuję monet, potrzebuję kluczy.
Proszę, klucze. Jest, są dwa klucze, dobra. Okej, są dwa klucze, przejdźmy się dalej. Monety i klucze. Proszę, klucze. Dark Bomb jeszcze nie na żarty, nie dał mi za dużo. Dobra. Otwieramy. Karta The Fool. Słabo. Te klucze zostały zmarnowane. Dobra, srać to. W tych skrzynkach mogłoby się kryć wiele itemów. Ale i tak jestem już naprawdę mocarny, więc... Chciałem tak iść cały czas na katedrę, żeby po katedrze odblokować Polaroida w końcu. Ale myślę, że pójdziemy sobie właśnie głębiej. Nie wiem, jak to się nazywa, chyba Dark Room? Dark Room jest chyba po Szeolu. No i po katedrze, z tego co wiem, są dwa, ale nie wiem, jak to jeszcze wygląda do końca. Full health, obydwóch. Oj! Niedobrze. Straciłem dużo serc, ale myślę, że możemy je odzyskać bardzo łatwo. Chociażby wchodząc tutaj. Ej! Jeszcze jest dotacja, więc... To rozwalamy, bo z tym nie mamy żadnego biznesu. Damy na dotację. Tak do 300, odblokujemy coś. O ile się nie zatnie ta maszyna. Yeah! Nie odblokowaliśmy nic przy 300, to nie jest przy 300. O Jezu, ale... Daj mi jakieś klucze. Dziękuję, dostałem tylko klucz. No dobra. Żegnam serdecznie. Zwiększa szanse na Devil Roomy i Angel Roomy. No przepraszam cię bardzo, ale niestety ja chyba większych szans nie potrzebuję już. W sumie mogłem rozwalić jeszcze te wazy. No właśnie. Nie potrzebuję większych szans, bo mam już Goat Heada, więc żegnam. Dziękuję bardzo za szczere chęci. O Jezu Chryste. To it's one of these rooms. To jest jeden z tych pokoi, gdzie się nie da. No niepotrzebnie rozwalałem tamtą maszynę, mogłem tam jeszcze wrócić. Mój błąd. Dwa klucze, jak ładnie, dziękuję. Kurde, ja mam tylko trzy serca. Teraz tak się zorientowałem. Jest niedobrze. Tak stwierdziłem, że już mam Gapiego i tak dalej. Nie może być tak, że ja sobie tak, wiecie, ja robię. Dark Bomb, bierz to i dawaj mi Soul Hearta. Soul Hearta, nie pająka! Co ty sobie czynisz? Full health mi nic nie da, no. Bam bam, co ty robisz? Bierz to serce i daj mi Soul Hearta. Dziękuję. W końcu. Patrzcie, ile jeszcze mogłem wydać. Zaraz się tam wrócę i dotację to wpłacę, bo potem tak nie będzie jak gdziekolwiek cokolwiek kupić. Chyba, że będzie żebraczek. No na razie się rozejrzyjmy. Piny? Piny. Piny nie mają szans ze mną teraz, w tej chwili. W tej konfiguracji to jestem po prostu dla pinów... Piny są dla mnie gównem. Świetnie, ślicznie. Tu chyba będzie już boss room, tak mi się coś... Nie, to nie z tej strony, o! No tak sądziłem, że tutaj będzie. Puberty. No, ta pigułka to mi nie za bardzo dobrze wróży. No tutaj nie będzie secret roomu, bo jest za... zatkane, że tak powiem. Tutaj też nie ma. Mam tyle bomb, że mogę szukać. A tutaj? Nie, to nie. Dobrze. Dobrze, no. Tylko bam bam, dawaj więcej tych serc.
nadupia nimi, bo naprawdę mi są potrzebne teraz. Tylko 4 serca. It ain't no good. It ain't good. Coś tak, no wiecie o co chodzi. Martwię się teraz naprawdę o ten run pod względem ilości serc. Warto. Ale ich kosimy. O Jezu, gdzie to się podziało? No Loki. Oby tu były soul hearty czy coś. Są soul hearty, dobrze. Okej. Wspaniale. Explosive diarrhea i poverty. Nie, desant bierzemy. Desant sobie zostawiamy na dalej, bo... O Jezu, tu... It's one of these rooms again! No właśnie. A, niebieski pająk. No dobrze, masz szczęście, bam bam. Okej. Come on. Jedziemy matkę. Leży. Odblokowałem Cute Baby, super. Devil Room. Ale Devil Room tylko mnie do Szeolu prowadzi. Wiecie co? Wiem, że chciałem iść na katedrę cały czas, ale idziemy do Szeolu. I idziemy za Szeol. Idziemy jeszcze dalej. Teraz się zacznie. To jest... Nie wiem, czy tu już jest The Fallen, czy tu już jest The Krampus. No patrzcie, ja stoi w miejscu, praktycznie go bije. Wiem, że oni się czymś różnili, ale... Ajdź! Nie, nie warto. Wiesz to, bam bam, i dawaj mi soul hearty. Soul hearty, proszę, bam bam. Wiem, że to jest dark bam, ale mówię bam bam. Mówię tak łatwiej jakoś. To mi się mało przyda. O Jezusie. Dobra. Tamtego się pozbyliśmy na szczęście. Soul hearty! Tego się nie tykaj. Soul hearty ja sobie wezmę, pozwól. A tu cóż to robiło? Pozwala otwierać skrzynię bez użycia kluczy. Biorę to. Dziękuję. Łatwo pójdzie, o ile będę ostrożny. A tej ostrożności to muszę się chyba na razie najpierw nauczyć. Bo tak troszkę za bardzo sobie... pozwalam dużo. Nie mogę wrąbać. Mam dużo bomb, rozwalajmy te, będę może czarne serca. Nie ma. Nie ma. Oh god, why? Serio? Nareszcie mi tu przyjdzie zginąć. Ostrożnie. O Jezu, jak tu być ostrożnym w takim pokoju? No nie! Dostał mi ostatnie serce. Nie! Nie! Nie wierzę! Odwróć się! Nie! Nie. Nie, nie, ja pierdzielę. Ale zjebałem. Ale zlamiłem. Miałem taki ran! Ja pierdzielę! Jak ja mogłem to zrąbać? Dobra, no cóż, zdarza się. No, bo w tym odcinku najwyraźniej. Dzięki wielkie za obejrzenie. Kurde, zawiodłem, a chciałem wam tak Dark Rooma pokazać, no. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.